części pierwszej naszego spotkania, czyli od mojego takiego, od mojej takiej wypowiedzi, od charakterystyki mojej pracy pisarskiej, mojej twórczości. Otóż, jak Państwo wiedzą, jestem autorem powieści kryminalnych, których napisałem 7 do tej pory samodzielnie i 2 napisałem w duecie autorskim z moim kolegą, przyjacielem Mariuszem Czubajem. Te 2 powieści, które napisałem z Czubajem, są powieściami swoistymi, one są, odbiegają od głównego nurtu moich zainteresowań jako pisarza. Otóż są to powieści współczesne, kryminalne, których akcja rozgrywa się dzisiaj, to znaczy w latach 2000 w Gdańsku. Ale tutaj będę mówił głównie o mojej solowej, że tak powiem, twórczości, a zatem o tych powieściach, które rozgrywają się w międzywojennym Wrocławiu, a również, bo 2 ostatnie trochę się wyłamują z tego schematu, a również o powieściach rozgrywających się w międzywojennym Lwowie. Otóż zacznijmy od cyklu wrocławskiego. Proszę Państwa, 5 książek powstało z tego cyklu, chociaż planowałem pierwotnie, iż będą to tylko 4 książki. 4 książki. Na Festung Breslau, to jest moja 4. powieść, miałem zamiar skończyć. Nie chciałem już więcej pisać o Wrocławiu i o jego przeszłości, dlatego że mnie to już to śmiertelnie nudziło. Bo jeżeli człowiek pisze ciągle o tym samym, to ma ochotę poddać swoją twórczość, by użyć motoryzacyjnego sformułowania, poddać pewnemu liftingowi. Chciałby trochę zmienić scenerię, a może zmienić bohatera. Ja już miałem dość niemieckiej atmosfery Wrocławia i postanowiłem, że napiszę powieść o Polsce międzywojennej i to również o mieście, które zmieniło zupełnie swoją historię, w którym to mieście wymieniono dokładnie całą ludność. Polaków usunięto, na ich miejsce przyszli Ukraińcy i Rosjanie, myślę o Lwowie. Ale zanim do Lwowa przejdę, jeszcze o Wrocławiu słowo. Otóż napisałem 4 powieści o Wrocławiu przedwojennym i postanowiłem, że skończę ten cykl. Myślę sobie, to ładnie brzmi, 4 powieści, tetralogia, prawda? I to była taka tetralogia wrocławska, tym bardziej, że każda z moich powieści rozgrywa się o innej porze roku. Śmierć w Breslau to jest lato, potworne, upalne, duszące, wrocławskie, malaryczne lato, tak? Druga moja powieść, Koniec świata, to jest jesień, to jest zima, przepraszam. Następna powieść, Widma w mieście Breslau, to jest jesień i Festung Breslau, czyli oblężenie z Wrocławia, wiadomo, na wiosnę w maju nastąpiło zdobycie Wrocławia przez wojska rosyjskie. Otóż 4 pory roku, 4 powieści, tak to widziałem oczyma wyobraźni. Ale niestety, kiedy napisałem te 4 powieści i ogłosiłem w prasie, w wywiadach, że rozstaję już się z Eberhardem Mokiem, z powieściami o Wrocławiu, to czytelnicy, niektórzy, wielu takich było, zaprotestowali. Powiedzieli, my chcemy, żeby pan dalej pisał o Wrocławiu, a lubimy pańskiego bohatera, chcemy dalej poznawać jego przygody. No, jestem podatny na sugestie czytelników, niewątpliwie. A jeszcze bardziej byłem podatny na sugestie wydawcy, który mówi, Marek, masz zaliczkę, pisz dalej. W związku z tym postanowiłem, że będę kontynuował ten cykl wrocławski, i napisałem jeszcze jedną powieść, mianowicie Dżumę w Breslau. Proszę Państwa, nie tylko sugestie były tutaj ważne i interesujące, ale i to, że ja wtedy, kiedy te 4 powieści napisałem i mówiłem w prasie, że już się rozstaję z Breslau i z Mokiem, wtedy pisałem rzecz, która nigdy nie została wydana i chyba nigdy nie zostanie wydana. Mianowicie pisałem wtedy cykl 7 opowiadań, było to 7 opowiadań współczesnych, osadzonych w realiach Wrocławia roku 2004-2005. 7 opowiadań pod tytułem 7 grzechów głównych.
Te opowiadania miały charakter sensacyjno-erotyczny i każde opowiadanie miało ilustrować jeden z grzechów głównych. Proszę Państwa, napisałem 3 takie opowiadania. Żądza, pycha i zazdrość. I wtedy mniej więcej się ukazała powieść Festum Breslau. Wtedy mniej więcej oznajmiałem, że już koniec z Wrocławiem. Napisałem 3 opowiadania i te 3 opowiadania dałem do przeczytania kilku moim zaufanym czytelnikom, moim przyjaciołom, którzy pierwsi czytają moje powieści, którzy mówią, wyrażają pierwsi swoje opinie i oni powiedzieli: daj spokój, Marek, to jest fatalne. Te opowiadania, te 7 grzechów głównych są fatalne. Jeden mi tak powiedział, drugi, trzeci. No to proszę Państwa, coś w tym musiało być. Coś w tym musiało być, w związku z tym popchnięty jakimś takim instynktem samozachowawczym, autorskim, wrzuciłem do szuflady, gdzie te opowiadania do dziś spoczywają, a powróciłem wtedy do cyklu Breslau i napisałem 5. powieść z tego cyklu, Dżuma. Ale ciągle było mi jakoś tak z tym Wrocławiem, już miałem ciągle go dość. Już chciałem się z nim rozstać. Od dawna o tym myślałem, żeby odejść z Wrocławia. I wtedy pomyślałem sobie, że odejdę, ale zrobię to w sposób chytry. Mianowicie napiszę powieść przejściową. Powieść przejściową, czyli taką, która się toczy, część której akcja się częściowo toczy we Wrocławiu, a częściowo już w innym ukochanym przeze mnie mieście, skąd pochodzi cała rodzina mojej mamy, mianowicie we Lwowie. I wtedy dokonałem takiego posunięcia, powiedzmy, no przebiegłego. Jeszcze występuje Eberhard Mock, ale już jest nowy bohater. Mówię o powieści Głowa Minotaura. W tej powieści jest jeszcze Breslau, jeszcze jest Wrocław przedwojenny, ale jest już Lwów. Jest Eberhard Mock, ale już jest nowy mój bohater, komisarz Policji Państwowej Edward Popielski. Panowie spotykają się, ponieważ mają podobne zainteresowania, interesują się starożytnością oraz pięknymi kurtyzanami. W związku z tym przypadają sobie szybko do gustu i urządzają wspólne, rzekłbym, takie wycieczki erotyczne salonką relacji Lwów-Kraków z pięknymi dziewczętami. Napisałem tę powieść, Głowa Minotaura, tytuł mitologiczny. Otworzyłem tą powieścią inny cykl, nowy cykl, stary cykl. To jeszcze był Wrocław i jeszcze był Eberhard Mock, ale już nowy cykl, to już jest Lwów i Edward Popielski. I z tego cyklu napisałem powieść Erynię, która to powieść wyszła w maju tego roku, 2010. I to jest powieść, w której już słowa o Mocku nie ma. Tam jest już tylko Lwów i tylko jest Edward Popielski. Proszę Państwa, dlaczego dokonałem tej zmiany poza tym subiektywnym odczuciem znużenia już Wrocławiem? Dokonałem tej zmiany także i dlatego, że zakochałem się w innym mieście, we Lwowie. Nigdy nie byłem w tym mieście przed 2007 rokiem. No, skłamałbym. Byłem jako 5-latek, jako 5-letnie dziecko. W roku 71. Byłem we Lwowie i co? I wówczas pamiętam dwie tylko sceny. Pierwsza scena, jak gram w piłkę nożną na podwórku z moimi ukraińskimi rówieśnikami. Pierwsza scena. Druga scena, bardzo ponura i smutna. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, rozjechany spychaczami, buldożerami grup Marii Konopnickiej z rozbitym młotkiem zdjęciem naszej poetki. Ojciec mówi: patrz, jak traktują nasze groby, mówi mój tato, który był ze mną na tym cmentarzu. I oto to było moje pierwsze wspomnienie, a potem mijają lata i oto jestem w 2007 roku we Lwowie. Po raz drugi. I co widzę? Widzę miasto, o którym opowiadał mi mój bardzo bliski człowiek, brat mojej babki, świętej pamięci Michał Obłąk, mój cioteczny dziadek, któremu dedykuję książkę Głowa Minotaura. A co on mi mówił mianowicie?
Otóż proszę Państwa, kiedy byłem małym chłopcem, byłem chłopcem dość chorowitym. Chorowałem dość często na jakieś anginy i inne tego typu rzeczy i często moi rodzice nie mogli zostawać ze mną w domu i prosili o tę przysługę wspomnianego mojego wuja Michała Obłąka. W świętej pamięci wuj przychodził i mi, jak tylko wchodził do mojego domu, zaczynał opowiadać o czym? O Lwowie, o cudownym mieście, które zostało nam wyrwane, zabrane Polakom. O mieście, w którym kwitła kultura, nauka, można powiedzieć, w wymiarze europejskim. Proszę Państwa, nie było takich matematyków w historii Polski, jak Szkoła Matematyczna Lwowska. Wuj o tym wszystkim mi opowiadał, ale jednocześnie mówił mi o mieście tolerancyjnym. Mieście, w którym zgodnie żyją obok siebie trzy narodowości. Polacy przede wszystkim, to było 65% mieszkańców Lwowa. Żydzi 30% mniej więcej i Ukraińcy 5% mieszkańców Lwowa przedwojennego. I oto te narodowości żyją ze sobą zgodnie. Sąsiedzi odwiedzają się wzajemnie, bywają u siebie na świętach, proszę Państwa, dzielą się potrawami. Miasto rozśpiewane, miasto park, pełne zieleni. Taki obraz mój wujek odmalował przede mną jako dzieckiem. Pytam, czy pan Galic wie o tym? Tak, wie o tym. Wie o tym. Ja byłam, bo przecież Moch nie jest taki znowu pozytywny, przystanie. Nie powiedział mi pan Janusz Gajos, co on sądzi o Mochu, a wie stąd, że kiedyś on wystąpił w takim teatrze telewizji, który był wyreżyserowany przez wrocławskiego reżysera, znakomitego Waldemara Krzystka. I kiedy powiedziałem panu Waldemarowi, że Janusz Gajos był pierwowzorem postaci Mocha, to zaproponował mi, żebym podarował mu książkę z dedykacją odpowiednią i napisałem to w tej dedykacji, że był pierwowzorem do opisu Eberharda Mocha. Wie, ale nie zareagował, nie widziałem go nigdy, osobiście go nie znam, nie wiem jak to przyjął. Ale z kontaktu właśnie grał z wąsami w takim roliku, że akurat taki był pierwowzór? Nie, on sobie nie kojarzy Gajosa w roli z wąsami. Nie, mój bohater nie ma wąsów. Moch nie ma wąsów. Nie ma. Powiem szczerze, cały czas miałem przed oczami gościa z wąsami miejskie. Ja się chciałem spytać pierwszą rzecz taką. Proszę bardzo. To jest jedna ciekawostka fajna. Jak czytałem Wrocław, to powiem tak. Miałem przed oczami współczesny świat. W tym Wrocławiu brakowało mi szybko internetu, żeby sobie nawzajem ogłoszenia towarzyskie o takich rzeczach przekazywali. Fala przestępczości w ogóle. Proszę mi powiedzieć, czy spotkał się pan z kimś, który pamięta tamte czasy i powiedział, tak, rzeczywiście taki Wrocław był. Bo tak naprawdę we wszystkich cyklach bardzo rzadko znaleźć można człowieka, który jest autentycznie bez skazy. Tak jest. Wszyscy. Nawet radca jest, się okazuje, pedofilem. Ja teraz abstrahuję, nieważne. Nie. Już wystraszyłem. Nie, mogę. Że nawet radca się okazuje na przykład pedofilem, czy tam zdradza kierownik, właściciel floty też tam zdradza żonę, się okazuje, że jeszcze jest chory wenerycznie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Się okazuje, że wszyscy w Wrocławiu są źli. Tak jest. Teraz niech mi pan powie, czy spotkał się pan z opinią ludzi Niemców, którzy pamiętają ten Breslau, czy rzeczywiście tak było? No wie pan, nawet ktoś postawił mi zarzut podobny do pańskiego. Zarzut, który jest podobny do pańskiego pytania. To był zarzut Niemiec w Dreźnie. Mam spotkanie autorskie. Wstaje pewien pan, wyraźnie rozdrażniony i mówi do mnie, panie Krajewski, pan chyba bardzo Niemców nienawidzi. A ja mówię, a czemuż to? A on mówi, bo w pańskiej powieści wszyscy Niemcy są źli. Ja mówię, panie drogi, mówię do niego, ja jestem autorem kryminałów, nie romansów. Gdybym ja osadził akcję mojej powieści na Kamczatce, to ludy Czukczów i Itelmenów tam mieszkające też byłyby złe, bez wyjątku. Bo ja tworzę takie powieści. Czarne, ponure kryminały, w których wszyscy są źli. Dobrze, ja rozumiem. Czarny kryminał... Oczywiście tak nie było we Wrocławiu. Nie, no właśnie... Tak nie było, no jasne, że nie było. Nie, ale bo teren, którym jest objęty kryminał, jest terenem praktycznie całego Wrocławia. I naprawdę rzadko można trafić
chociaż na odrobinę pozytywnego bohatera, który by się gdzieś tam pojawił, jeden przemknął przez chwilę, to tam się może zdarza, ale dosłownie na dwie strony. Bo nawet się okazuje, że właściciel dorożki sprzedaje swoją córkę po to, żeby zarabiać dodatkowe pieniądze. Tak. I w tej sytuacji, jak czytam, za każdym razem mówię, czy ten Wrocław rzeczywiście taki był? Mało tego. Ciekaw jestem, czy też Polska międzywojenna taka była. Nie, nie. To Wrocław, proszę pana, był miastem pięknym, wspaniale urbanistycznie zaprojektowanym, miastem zamożnym, miastem uchodzącym za miasto takie nudne, kupieckie, przez Berlińczyków traktowane pogardliwie na przykład. I za miasto prowincjonalne, ten prowincjonalizm śląski, to Niemcy uważali Wrocław, no to były przecież ich kresy wschodnie, można powiedzieć, Wrocław w Niemczech, prawda? Uważano już był ten Śląsk za taką prowincję ostatnią, taką o niskim poziomie cywilizacyjnym w porównaniu do innych krajów, landów niemieckich. I to miasto tak naprawdę było miastem bogatym, pogodnym, tam żadnych takich mordów nie było, które ja opisuję. Dlatego się nie dziwię temu Niemcowi, że tak się spytał. Ale Niemiec nie rozumie, że nie pisze romansów. Nie, no zgadza się. Prawda? Ja mam to był zarzut, to on mnie zaatakował. Ja poczułem się dotknięty, bo ja mam bardzo wielu przyjaciół Niemców. Po niemiecku mówię, jestem na spotkaniach autorskich w Niemczech, występuję w telewizji niemieckiej, no. I ktoś mi zarzuca, że ja Niemców nienawidzę, bo moich bohaterów przedstawiłem, bo Niemcy są źli w moich powieściach. No ja nie piszę romansu, nie są wszyscy źli i koniec. Tak samo i co, Polacy wszyscy są źli? No bo w moich powieściach o Lwowie też są wszyscy. Jeszcze nie czytałem, także... Zachęcam pan, zapraszam. Jak napiszę powieść, o czym marzę, wie pan, jeżeli napiszę powieść osadzoną w realiach starożytnego Rzymu, to też wszyscy będą źli. No bo ja tak piszę. I tyle. Niech o dobrych ludziach, o świetlistych stronach natury ludzkiej piszą inni. Ja mam swoją działkę pisarską. To jest, ją nazywam czarnym, ponurym kryminałem. Takie poletko uprawiam, a inne poletka niech uprawiają inni. Okej. W związku z tym to pytanie. Marek Krajewski, autor czarnych kryminałów i horrorów. I w tym momencie, powiem szczerze, na jednym z... ponieważ jestem miłośnikiem literatury science fiction i horrorów, często przebywam na różnych konach, gdzie są poruszone tematy, padł temat, czym jest horror, czym jest thriller, czym jest powieść grozy, czym jest czarny kryminał i podał między innymi pańskie nazwisko. Czy pańskie książki, oprócz Widma w mieście Breslau, to są horrory? Nie. Czy czarne kryminały? Nie, czarne kryminały, tak. A jak to klasyfikować Widma w mieście Breslau? O Mokowi, któremu się śnią duchy, upiory i w ogóle, no wiadomo, potem się okazuje, że jest w pewnym sensie zahipnotyzowany przez swojego tak zwanego przyjaciela. I na nas się robi jakby horror i dla niektórych właśnie wykładnikiem Widma w mieście Breslau jakby właśnie wykładnikiem tych horrorów. No wie pan co, to tutaj trudno mi analizować moją twórczość. Ja lubię horrory. I bardzo mi się podoba połączenie horroru z powieścią, na przykład z formą detektywistyczną. Nie wiem, czy pan oglądał taki znakomity film amerykański, Harry Angel, jest taki film. Tak. I to jest horror. Tak, Alana Parkera z Mickeyem Rourkem, prawda, świetny film. I to jest połączenie powieści detektywistycznej z horrorem właśnie. To jest właściwie horror tak naprawdę, ale zaczyna się jak powieść detektywistyczna. Jest prywatny detektyw, przychodzi do niego, ktoś to mu daje jakieś zlecenie. To mi się bardzo podoba. Tylko jak u Alana Parkera jest przewaga horroru, a mniej jest tej powieści, tej powiedzmy no, akcji detektywistycznej. U mnie jest odwrotnie. Ten horror, te elementy ponadnaturalne pojawiają się. W pierwszej powieści na przykład to jest no sekta, śmierć Breslau, to jest sekta, ktoś nagle doznał olśnienia i mówi, teraz można dokonać zemsty i wysyła swojego wysłannika zemsty do Berlina i do Wrocławia, jest skorpiony, tak jest. W drugiej powieści Koniec Świata Breslau tam mamy... Przepowiadacza, co że... Tak. No więc mamy tam elementy przyrodzone, ale już w dżumie nie ma. W dżumie nie ma, w Eryniach nie ma, w Głowie Minotaura już nie ma. Breslau też nie ma. Tak, to już tak, oczywiście, że tak. I to, bo to już te elementy... To też ta metafizyka w zakresie tych nieszczęść, które sobie ta pani wymyśla, tak. Biblia i tak dalej. Tak. Ja z tego powoli odchodzę, rezygnuję z tego, właśnie w imię, wie pan, czystości gatunkowej. Ja wolę uprawiać na czarny kryminał, ten horror, no lubię horrory, uwielbiam.
Ale w tym gatunku... No nie uważa pan, że jednak w pewnym sensie to też była jakby taka trochę wykładnia i powodzenie pańskich książek, że tak naprawdę one były gdzieś tam z tą metafizyką w tle, te loże masońskie, ta cała reszta związana z jakimiś tam dziwnymi, okultystycznymi rzeczami? Być może. Być może. Nie wiem dlaczego. Jestem pewien, jednego jestem pewien tylko, bo pierwszy raz taki głos słyszę, że elementy te ponadnaturalne mogły się przyczynić do popularności mojej. Bardzo ciekawe zdanie. Nie, ja powiem szczerze, bo podobnie jest ze Stephenem Kingiem, gdzie często, gęsto właśnie Stephen King nawet, jak nie pisze, ale wprowadza mały element tej nadnaturalności, choćby to takie mini powieść, o co potem zrealizowali z Anthony Hopkinsem film o człowieku, który mieszka w domu u jakiejś kobiety i ktoś go poszukuje. Tak naprawdę nie wiadomo kto, ale trzeba walić do ludzi w żółtych płaszczach. Aha. I w sumie jest opowieść tylko o zwykłym miasteczku, o normalnie funkcjonujących ludziach z własnymi problemami, z problemami związanymi z natury wychowawczej dzieci, kontakty między dzieciakami i tak dalej, nawet ten świat taki mało, taki dosyć dziecięcy, wchodzenie to w taką jakby dorosłość, ale ten mały element, który się gdzieś tam przywie, uważaj, jak zobaczysz ludzi w żółtych płaszczach, to daj mi znać, bo oni mnie szukają. I przez cały czas się jakby tu przejął. To też są pewne momenty, gdzie ta metafizyka gdzieś tam funkcjonuje. Przyznam szczerze, że ja pierwszy przeczytałem Widma, właśnie zachęcony tymi hasłami o horrorze. I mnie pociągnęło bardziej to. Potem, no, ciekawe. Potem przyznam szczerze, że już sama postać Moka, mimo że to jest Kao Skurczy Syna, jednak gdzieś tam w jakiś sposób fascynuje może dlatego, że jest bardzo ludzka. I te powieści się jakoś już tak przyswają, z tego bohatera fajnie czyta. Dziękuję. No, bardzo dobra opinia i po porównaniu Stephena Kinga jest dla mnie wielkim komplementem. Jestem taki mały przy nim, ale staram się stąpać po dobrych ścieżkach. Nie, ja po prostu, jeżeli tak pan Nero, też się cieszę, natomiast chodzi o to, że mówię, no są ludzie, którzy sięgnęli po książki, jedni sięgnęli po książki ze względu na Breslau. Pokazanie miasta... I takiej było większość. Tak. Potem niektórzy sięgnęli, bo kryminały, niektórzy sięgnęli, bo ktoś powiedział. Ja na przykład sięgnąłem ze względu na horror. Ciekawe. I bardzo mnie to zainteresowało, zaintrygowało. I dlatego mówię, że odchodząc gdzieś tam do jakiegoś momentu, mówię, przyzwyczaiłem się tak do postaci, że wcale mi nie przeszkadzało, że umarł, bo to normalna kolej rzeczy. I zastanawiałem się też nad taką sprawą, ponieważ często pan poruszał tematy związane też i z Frankensteinem. Pojawia się u Oberharda Mocka, że gdzieś tam ktoś podróżował, czy jakiś tam SS-man był, tak. Z Frankenstein, tak. że też poruszał pan tematy tych rejonów, że przyjeździli w góry sobie na wycieczki i tak dalej. Myślałem, że może gdzieś tam też tutaj w tych rejonach coś się pójdzie. Nie, niekoniecznie Biela, bo Biela Wysadkowski już napisał Wystarczy. Jest taki tryb tych krajów marskich. Wiem, bardzo mi się podoba. I tutaj chciałem taką sugestię, jeżeli pan Sadkowski pisze w swojej postaci od podstaw, to wiem między innymi dlaczego oni, żadna z tych postaci tak naprawdę nie nadużywa alkoholu, ale to już jest inna sprawa. I powiem szczerze, szukam, że może gdzieś tam w tym kierunku jakby pan pójdzie, że odjedzie pan jakby pokazując ludziom między innymi tą taką tożsamość tutaj regionalną. Bo powiem szczerze, że dużo ludzi dzięki temu też zaczęło się interesować własnym regionem z tego właśnie powodu. Dziękuję bardzo za te sugestie, przemyślę to, kto wie. Na razie w tej chwili być może wrócę do Wrocławia w mojej nowej powieści, którą będę pisał w styczniu, bo ta, która się ukaże w maju przyszłego roku, to jest lwowska powieść, tytuł Liczby Harona. Taka trochę o matematyce, o oszalałych matematykach, zbrodniarzach. Zapraszam Państwa do księgarni i do bibliotek w maju przyszłego roku. Czy to jest może sugestia tym serialem? Serialem? Wzór? Nie oglądałem tego serialu. Słyszałem o tym, ale nie oglądałem. Ani jednego odcinka. Nie, dlatego się pytam, bo to jest właśnie związane z tym, że matematycznie można obliczyć wzorem pewnym, że przestępcy i mordercy, czy tam psychopaci jakimś tam wzorem się kierują i można to matematycznie mieć, dlatego się spytałem. U mnie to raczej chodzi o co innego, chodzi o wzór życia ludzkiego. Kiedy człowiek umiera, na przykład, że można wyliczyć. 28 gramów. To jest też ciekawy film. Proszę bardzo, to z Państwa jeszcze. Dziękuję panu bardzo za sugestie. Bardzo elegancki. Szukałam film w internecie, w którym ubierał pan bohatera. Znalazłam troszeczkę. Ale jest pan rozpracowywany. Ale mam jedno pytanie. Proszę bardzo. Jak daleko sięgnęła elegancja bohatera, że w ciągu 1,5 godziny zmienia koszulę?
opuścił dom w białej koszuli, w krawacie, w kolorze wina i z tą wypustką w kieszonce, za może czy po upływie 45 minut, no nie dalej godziny, jest już w popielatej koszulce. Bo, czy ciekawość, i moje pytanie, jak to zrobić? Nie pamiętam tego w ogóle. Nie pamiętam, a w jakiej to powieści? Bez mundetą. Tak? No muszę sprawdzić. Bardzo, bardzo... zacytować? Słucham? Zacytować fragmenty mogę. Dziękuję, to ogromnie mi pani zaimponowała, że pani tak doskonale zna szczegóły mojej twórczości. To wielka radość. Bardzo się cieszę, ale muszę to sprawdzić. Nie wiem, jak to mi wyszło. Nie pamiętam tego po prostu. Bo człowiek... Jeżeli chodzi o wytykanie błędów, to też Cupicę pan umieścił razem z kumplem w widmach w Breslau. W latach 19, w roku 19, tak. Gdzieś tam indziej pan napisał, że dopiero w 20 którymś roku mok ich złapał burdelu na tym. Tak? No i widmać się Breslau. Oni pilnują tych wszystkich, nie no mówię, jak zaczynamy błędem. Nie. Czy pan skończył spotkanie? Nie, ja jestem, absolutnie nie, ja nie jestem, proszę państwa. Rare humanum est i ja się nie przejmuję tym absolutnie, tylko biorę to pod uwagę, takie sugestie, żeby nanieść poprawki do kolejnych wydania. To jest ważne. Bo Cupica razem z kumplem powoli tam przetrzymują wszystkich tych, żeby już nie zginęli w serii jakby Murders. Tak. No a już nie powiem, czy to było w Koniec Świata, czy w Dżumie, jest już tam 20 któryś rok, czy 30 nawet i pisze pan, że w 20 którymś roku właśnie Mok złapał Cupicę w burdelu i się z nimi dogadał, że będą dla niego pracować. No to zdarza się. Takie błędy, wie pan, jak się robi cykl powieści, takie błędy są nieuniknione. W jednej powieści na przykład mój bohater tam właśnie Cupica czy Wirt, raz ma na imię Cornelius, raz Heinrich, prawda? To się zdarza. To trzeba poprawić wszystko, to trzeba uważnego czytelnika, który by mi to pokazał, bo albo trzeba mieć sekretarza, a najlepiej sekretarkę. Proszę państwa, no bo... która by prowadziła taki cały spis postaci. Na przykład Maria Dąbrowska, kiedy pisała Noce i Dnie, wielka epopeja, prawda? I tam były różne postaci, dzieci miały te postaci, powiedzmy, jakieś tam dzieci takie, inne, kuzynostwo. I to wszystko jej mąż notował, całe drzewa genealogiczne tworzył, żeby się nie pomyliła. Ktoś tak jest potrzebny, bo człowiek zapomina o tym po prostu i się myli. Także dziękuję bardzo za wszelkie sugestie. Dostaję, proszę, dziękuję, to jest bardzo ważna uwaga i pani, i pana. Dostaję takie listy, na przykład kiedyś tam miłośnik kolejnictwa napisał mi taki list. Co pan pisze, panie Krajewski, że Mok pojechał pociągiem z Wrocławia do Wiesbaden. I bez przesiadki dodatku. Musiałby mieć, i tutaj ten pan mi wyliczył, przesiadkę tu i tu. Cztery przesiadki, prawda? No. Tak, a ja nawet tego nie sprawdziłem, bo mi się nie chciało. Także to się zdarza. A ja chciałem się tutaj, być może to jest pytanie często się powtarzające, ale czy to, że pisze pan to w formie jakby dziennika, posiłkując się dniami, datami, godzinami, czy, bo podobnie z tego, co zauważyłem, w nowych powieściach też pan stosuje? Nie. No już tego nie ma. W Głomim Minotaura nie ma? Jest, ale drukowane było w Gazecie Wrocławskiej, gdzie początek właśnie był Wrocław, godzina 17, tam spotkanie w kawiarni. W Głomim Minotaura czy Erynie? W Erynie już tego nie ma. A gdzie jest początek, że się zaczyna, że jest spotkanie mężczyzny i kobiety w kawiarni w Wrocławiu? Erynie. Tak. Nie ma tego. Nie ma? Nie ma. Tu mamy egzemplarz. Nie ma. A w tym, co było drukowane w Gazecie Wrocławskiej, taki... Nie wiem, co było, proszę pana, ale najnowszej mojej powieści nie ma tego. Odchodzę od tego, bo to tak było straszne, tyle błędów popełniałem, prawda? Bo co chwilę... Ja nie wiem, czy błędy pan akurat popełnił, natomiast chciałem się spytać, czy ten zabieg właśnie panu pomagał w pisaniu, utrzymywaniu jakby chronologii, czy to był jakiś specjalny zabieg po to, żeby na przykład cały cykl Moka był właśnie w takim stylu zrobiony? To drugie. Otóż taki zabieg, na przykład Wrocław, godzina taka, taka, to jest wzięte, powiedzmy, tak trochę z raportów policyjnych. Mm-hmm. I to takie nazwane sprawia wrażenie powieści policyjnej. Tylko dlatego. Proszę bardzo. Kto z państwa jeszcze? Dlaczego tak bardzo źle traktuje pan kobiety?
Bo kobiety są złe. Żony porzucone, kochanki porzucone. Tak. No to, to oni są wszyscy, bo wszyscy ludzie są źli. No nie, nie. Tutaj jest tak. Ja piszę czarne, ponure kryminały i każdy człowiek jest nieszczęśliwy na swój sposób, każdy człowiek jest zły na swój sposób i tak już będzie. Proszę Państwa, są takie pewne obszary pisarskiej działalności, bo ludzie mi, moi czytelnicy na spotkaniach i tak dalej, różne sugestie przedstawiają. Mówią na przykład do mnie tak najczęściej, co jeszcze dzisiaj nie padło, ale najczęściej jest tak, pierwsza sugestia jest taka. A może by Pan umieścił akcję w naszym mieście na przykład? To jest bardzo częste. Albo na przykład, a może by pan zrobił, dlaczego pan nie chce na przykład zrobić z bohaterki, z głównym bohaterem uczynić kobiety? Na przykład. Takie się pojawiają też pytania, prawda? Do tego typu już pytania uważam za lekką ingerencję w moją wolność pisarską, prawda? I to w tym momencie zawsze odpowiadam, że jednak taki sobie świat wykreowałem, ten świat zyskał sobie wielu czytelników, zainteresowanie czytelników. Ja nie będę eksperymentował. Niech tak będzie jak jest, bo to mi zapewnia po prostu utrzymanie. Gdybym był człowiekiem bardzo... Ja piszę o tego, zacznijmy, proszę Państwa, ja piszę dla pieniędzy. Nie jestem żadnym artystą. Od razu powiedzmy szczerze, krótko. Tutaj protestujemy. Nie jestem artystą, który by chciał być w panteonie twórców literatury. Nie. Ja piszę jedną książkę rocznie i udaje mi się za to utrzymać rodzinę. I niech tak będzie. Jako człowiek rozsądny, jako odpowiedzialny ojciec rodziny, nie będę eksperymentował i nie będę tworzył nowych postaci, nowych bohaterów, prawda. Wyjątek to były moje książki pisane z Mariuszem Czubajem. To było co innego. Jakby pisaliśmy we dwóch powieści. A tak to tutaj eksperymentów wielkich nie będę prowadził, to też, no, mogę Pani powiedzieć, że w ostatniej mojej powieści, Liczby Harona, która się ukaże w maju, występuje kobieta, z którą ma popielski, płomienny romans. Ale też się źle kończy. Proszę bardzo, to z Państwa jeszcze. A co z próbą filmowania Pana książek? Czytałam, że i Filip Bajon, nasz bardzo dobry reżyser, przymierzał się do sfilmowania pierwszej albo drugiej powieści. Mówiło się, że niemiecki aktor nominowany do Oscara Brandauer miał grać tak. Rolę Mokka. Tak. I co się stało? Nic. Upadł projekt. Nie będą moje powieści sfilmowane. Odpowiadając krótko, a teraz rozwijając odpowiedź, z powodów finansowych oczywiście. Proszę Państwa, weźmy pod uwagę taką rzecz, a wie Pani, no, te informacje o filmowaniu powieści to są kaczki dziennikarskie bardzo często. No, nie mają o czym dziennikarze pisać, to po prostu piszą, że będzie sfilmowana taka powieść, inna, wymyślają, że będzie grała główną rolę. Opierają się na jakichś tam doniesieniach, które są często nieprawdziwe. To są Brandauer sam nie wie, że o tyle się o nim pisze w internecie, że jako o twórcy roli Mokka. A proszę sobie wyobrazić, jaki to może być drogi film. Ja to sobie już tak zajdę, pozwolą Państwo, trochę mi słowo świeci w twarz, na światło ostro, jak na przesłuchaniu. To tutaj sobie stanę. Proszę Państwa, jaki to jest drogi film, proszę zauważyć. Jest we Wrocławiu ulica Miernicza. Wiedzą Państwo, która jest ulica Miernicza? To jest ulica wyłącznie stara zabudowa między Traugutta a Komuny Paryskiej. Stara zabudowa i ta ulica Miernicza zagrała już w wielu filmach, na przykład w Lalce, w serialu Lalka. Otóż na tej kamienicy jest 500 anten satelitarnych. Nie 500, przesadziłem, 100. 100. Stało się piątka wzięła, że demontaż jednej anteny, proszę Państwa, rozmontowanie i zamontowanie kosztuje 50 zł. 100 razy 50, mamy 5 tysięcy, tylko za taki drobiazg. Tylko na zdjęcie, na godzinę anten satelitarnych. To proszę sobie wyobrazić, jakie są koszty, jakie byłyby koszty takiego filmu. No i nie ma chętnych, jakaś tam niemiecka firma producencka chciała to robić, potem się wycofali. No, to filmy są, film, jestem wielkim kinomanem, uwielbiam filmy. Tak, bardzo dużo oglądam. Byłbym człowiekiem szczęśliwym, gdyby to powstał dobry film z dobrym odtwórcą głównej roli, prawda? Byłoby wspaniale.
Może Amerykanie? Ja myślę, że ale... Słucham? Że prędzej Anglicy, jakieś BBC na przykład, gdyby próbowało. No może, ale do... prawa sprzedałem do ekranizacji, trzech powieści. Kupiła to firma producencka, która to zleciła na moją, ku mojej wielkiej radości. Reżyserowi młodego pokolenia, który zrobił kapitalny serial Pitbull. Nie wiem, czy Państwo oglądali Pitbull, kryminalny serial. Ci bohaterowie w Pitbullu są tacy jak z moich książek. Tak, zalkoholizowani, cyniczni, z problemami rodzinnymi i tak dalej, i tak dalej. Taki typowy archetyp policjanta. Otóż uwielbiam ten film, Pitbull, i z Patrykiem Wegą zapoznałem się. Patryk Wega mi przedstawił, jak on by zrobił moje filmy, jakby zekranizował moje powieści. Zrobił dokładny plan, który był lepszy od tego, co ja napisałem. Mógłby z tego powstać wspaniały film, miał powstać z tego serial 12-odcinkowy, duży film epicki, jeszcze wersja na DVD 6 odcinków, no ale co, pieniędzy nie ma, upadł projekt i koniec. A szkoda, no i nie będzie żadnego, nigdy nie będzie żadnego filmu i trudno. Ja wyznaję taką postawę pesymizmu defensywnego. Nie znam Państwa, co to jest pesymizm defensywny? To jest taka postawa, w jednej z moich powieści ją prezentuję, że mówimy sobie tak, będzie źle. Będzie źle, na przykład jadąc do Bielawy, mówiłem sobie, złapię gumę, będzie źle. Dojechałem do Bielawy i jestem przyjemnie rozczarowany. Mówię sobie, jest dobrze. A gdybym gumę złapał, to bym wcale się nie przejął, bo przecież mówiłem, że złapię. Prawda? Czyli oto mamy, proszę Państwa, jeżeli nas spotka coś złego, co przewidzieliśmy, to wtedy mówimy sobie, że jesteśmy przenikliwi, przewidzieliśmy to i okej. Okay. A jeżeli nas to nie spotka, to jest tylko miłe rozczarowanie. Dlatego jestem pesymistą defensywnym i mówię, film nie powstanie nigdy. A jeżeli powstanie, to kiedy go ucieszę. I my też. Tak, w takiej sytuacji, niech mi pan powie, oprócz tego młodego człowieka, czy w ogóle inaczej. Czy widziałby pan oprócz Pitbulla tak? W polskiej kinematografii porównywalny film, który uważa pan, że by się nadawał na mokę? A jeżeli nie, to w historii w ogóle filmografii, czy ma pan taki wzór na film o Bernhardzie Bocku? Przede wszystkim to ja widzę, wie pan, widzę przede wszystkim aktora, o twórcę głównej roli, to jest Janusz Gajos. Teraz wprawdzie już pan Janusz Gajos ma chyba 72 lata. To byłby to pewien problem, bo w jednej z moich powieści na przykład Mok ma lat 36. No to mężczyzna 72-letni, mimo że tak bardzo dobrze wygląda pan Janusz Gajos, nie ma siwych włosów i tak dalej, to jednak no, trudno go tak odmłodzić, żeby mógł zagrać 36-letniego mężczyznę. To jest problem. Grać Bernharda Mokę na łożu śmierci. Na przykład, no. Natomiast, bo w takiej sytuacji dochodzi do parodii, wie pan, na przykład Aleksandra Śląska miała lat tam koło 60 była i grała królową Bonę 18-letnią. Diana Jones po 20 latach znowu staje z biciem, co nie? Tak. No, także... Ale nie, chciałbym się spytać... Czy ma pan jakiś wizerunek polskiego filmu? Takiego, który by klimatem odpowiadał? Tak, mam taki. To jest film, oprócz tego Pitbulla. To jest film Medium Jacka Koprowicza. Ten bardzo stary film. Z 85 roku, no, no, nie taki stary, ale... No stary, to ale... jest stary. Szurki dla niektórych jest stary, także nie. Aha. No to ten film, tak widzę, tak. A z filmów zachodnich ogólnie z kinematografii? Nie ma takiego. Nie ma takiego. Chyba, że Harry Angel. Coś w rodzaju Harry Angel Alana Parkera. Ale to już trudno przeskoczyć. To już jest tak. Pod sufitem. No to jest, o, to oczywiście. Nie wiem, czy pan widział Sin City. Nie oglądałem tego. Bo to jest, bo tak teraz jak pan opowiada o tych wszystkich klimatach, o tym, o problemach związanych z ekranizacją, Sin City jest po części filmem jakby i fabularnym, a jednocześnie komiksowym. Jest tak sfiltrowany, że wyglądał jakby to był komiks. Tak jest. Może by to była szansa też dla Bernharda Mocka. Nie, jest nie. Bardzo mroczny. Nie, komiks to nie. Nie, to nie jest komiks. Zacznijmy to. Sin City? Jest. Nie. Jest. Nie jest rysowany. Jest filtrami zrobiony. Czy tam są oryginalne postacie. Michael Rook jest Michaelem Rookiem. No. Ale jest narysowany. Nie. Dlaczego lalka już dla pana pierwszą powieścią numer jeden? Dlaczego lalka? Tak powiedział pan w jednym z wywiadów. Klimat jest nieziemski. No tak, jest dla mnie. Jest dla mnie powieścią numer jeden. Lalka Prusa. Dlatego, że jest to powieść fascynująca. Powieść, która opowiada o nieistniejącym już świecie dawnej Warszawy. Oczywiście ten świat istniał, kiedy Prus pisał lalkę.
On opisywał swoje miasto, które widział, prawda? Natomiast dla mnie to jest już jak odkrywanie nieistniejących światów, czytanie lalki. Pod względem topograficznym, tak? Po pierwsze. Po drugie, pod względem kulturowym, pod względem obyczajowym. Aluzje u Prusa wszelkie, takie dziwne, niezwykłe. On nie mógł pisać wprost o niektórych rzeczach, na przykład o sprawach seksualnych, powiedzmy. Rojenia Izabeli Łęckiej, które mają podtekst seksualny. I tak dalej, i tak dalej. Sama postać Wokulskiego, świetna, kapitalna postać, psychologicznie wiarygodna. Postać Rzeckiego, a więc wiele postaci psychologicznie znakomicie przedstawionych. Po pierwsze. Po drugie, akcja wartka, mimo że niczego tam właściwie nie ma takiego, co by przyciągało uwagę czytelników, na przykład nie ma zbrodni. Owszem, jest jedna sprawa kryminalna, która wiadomo jak się skończy już na samym początku, zanim została opisana, prawda? Że wygraliśmy proces, mówi Rzecki, w pamiętniku starego subiekta. Powieść no, mistrzowska, która służy mi jako wzór, no, jest dla mnie wzorem. Prus, czytam lalkę nieustannie, wracam do niej. I to lalka, powieść Güntera Grassa Blaszany bębenek i to są moje dwie takie powieści najważniejsze, które najmocniej na mnie wpłynęły. One po prostu najbardziej mi się podobała ta książka. Kiedy byłem w liceum, wie pani, to z kolegami, to może dość dziwne wydać dzisiejszym licealistom, prawda, ale to było wiele lat temu, jak byłem w liceum, to my z kolegami to quizy urządzaliśmy, powiedzmy. W jakim cylindrze chodził Wokulski? Przegrał kolega, dostawał piwo. Na przykład. Tak było. Albo jak się wabił pies Rzeckiego, prawda? Albo jaki miał defekt pies Rzeckiego? No, wabił się ir, był pudlem, miał oko wybite. To lalka jest wspaniałą powieścią, która moje pokolenie, moich kolegów jeszcze ta powieść bardzo fascynowała, raz przynajmniej moich znajomych. A teraz wiem, że no to po prostu zbyt długa młodzież nie czyta i trudno namówić, żeby czytała. Ale to uważam za powieść genialną, najlepszą powieść w polskiej literaturze. A proszę powiedzieć, jak wygląda praca w tandemie, w duecie z panem Czubajem? Czy panowie dzielicie się pracą, każdy robi swoją działkę, potem jakoś to montujecie razem? Już pani mówię, to jest bardzo proste. Otóż ustaliliśmy najpierw tak, plan powieści. Piszemy we dwóch plan. Plan ułożyliśmy wspólnie. Przyjechał do mnie Mariusz Czubaj do mojej literackiej samotni. 3 dni siedzieliśmy, ułożyliśmy plan. 40 scen. Dobrze. Rozstaliśmy się, ustaliliśmy, że ja zacznę pisać. Ja zaczynam pisać naszą powieść. Ja. 30 tysięcy znaków tygodniowo. W porządku. Usiadłem, napisałem 30 tysięcy znaków, wysłałem internetem Czubajowi. Czubaj przeczytał. Ja do niego zadzwoniłem, miałem darmowe rozmowy w weekendy, prawda? Zadzwoniłem do niego. On mi zgłosił szereg uwag, różnych sugestii. Większością się zgodziłem, bo jestem człowiekiem dość zgodnym, prawda? On też zresztą, dlatego tam się dobrze pracowało. I poprawiłem to, co on sugerował, albo nie poprawiłem. I w porządku. Następnego tygodnia role się odwracały. Czubaj pisał 30 tysięcy znaków, a Krajewski poprawiał i recenzował. I tak, taka sinusoida. Raz jeden, raz drugi pisał. I tak to szło. 2 miesiące jest powieść. Proste. Ale nie czuje się tam dwóch, bo każdy z panów jakby pisał odrębną część, a tam jak się czyta, to się nie ma. Dziękuję, to jest bardzo, bardzo, bardzo miła uwaga dla nas, dlatego że no, staraliśmy się naśladować styl kolegi. Obaj jesteśmy ludźmi pióra. Mariusz Czubaj, zanim napisał książkę, napisał mnóstwo prac naukowych, 2 książki, takie, on jest antropologiem kultury, kulturoznawcą, więc poza tym pisał mnóstwo artykułów w polityce, on był dziennikarzem polityki. Poznaliśmy się z tej przy okazji, jak dostałem taką prestiżową nagrodę Paszport Polityki. Wtedy się poznaliśmy, polubiliśmy się, mamy wspólne zainteresowania, to jest mianowicie brycz, szachy i piłka nożna. I muzyka rockowa lat 70. To nas łączy. I polubiliśmy się i teraz tak, obaj jesteśmy ludźmi pióra, a człowiek pióra potrafi naśladować styl kolegi. Ja na przykład mam styl taki, Czubaj ma taki styl krótki, silnie spuentowany, zdania takie krótkie, bardzo takie trochę nerwowe, a ja lubię potoczyste, długie okresy, prawda, zdaniowe, jak Cyceron, prawda, zdania podrzędnie złożone. No i naśladujemy się wzajemnie. Raz wychodzi, raz nie wychodzi, ale z tego, co pani mówi, to nawet nam się udało. Także dziękuję bardzo. Właśnie tam Bednarek daje takie cieniutkie streszczenie tej książki.
bez porozumienia ze mną. Oglądał pan ten film? Tak, oglądałem. Dobry. Dobry, czemu nie? No szkoda, że zdradza całą fabułę. Bo to jest, proszę Państwa, no, dla autora kryminałów nie jest najlepiej, najciekawiej, jeżeli na początku już mówi, kto zabił. To jest kiepsko. Dość, no, ja lubię taki klasyczny kryminał uprawiam, czyli kto zabił, to się dowiadujemy na końcu. A tutaj Bednarek w ciągu tam 5 minut mówi, opowiada całą fabułę i tak mówi, kto zabił. No trochę tak niespecjalnie, ale... To było bez porozumienia ze mną, ale ja też nie zwracałem uwagi panu Bednarkowi. Znamy się, lubimy, ale nie uważam tego za taki wielki grzech. No, sam filmik jest dość ciekawy, miejscami nawet rzekłbym no, taki podobny do filmów ekspresjonizmu niemieckiego, prawda, lat 20. Bardzo to jest ciekawe, potem pan Bednarek używa mojego ukochanego języka, czyli łaciny, prawda, tam jak mówi, że bella delectat cruor zaczyna, czyli wojny kochają krew. To jest bardzo piękne i to lubię. Także nie ośmieliłbym się zwrócić uwagi. Nie. A jakiś wzorzec kryminalny? Jeden autor, Raymond Chandler. Tylko? Tylko. Jest moim wzorem. Autor, który opisuje Kalifornię lat 40., świat, który jest polukrowany, cukierkowy, ale jednocześnie głęboko zdegenerowany. Autor klasyk czarnego kryminału. Raymond Chandler i jego poprzednik Dashiell Hammett. To proszę powiedzieć, jeżeli pan tak lubi i zna, co odpowiedział na pytanie wydawców. Proszę napisać swoją autobiografię. Gdyby ktoś mnie o to zapytał? Co powiedział Chandler, to powiedziałby pan. Co powiedział Chandler, nie wiem. A co pan? A ja bym się nie zgodził. Nie zgodził się również Chandler. Aha, nie wiedziałem o tym. Chociaż czytałem biografię Chandler, nie pamiętam tego Sting, Chandler, to porównał. Tego nie zrobiłbym tego. Ja teraz, proszę Państwa, się bardzo waham i chyba nawet odmówię, chociaż mi namawiają, bo chcę zrobić pewien dziennikarz, no to bardzo dobry dziennikarz, który się nazywa Haciński, Michał Haciński, TVP Kultura, prawda? Znakomity dziennikarz, który pisuje bardzo ciekawe teksty, ale i prowadzi wiele programów kulturalnych w telewizji, właśnie TVP Kultura. Chcę zrobić wywiad rzekę ze mną, wywiad rzeka. Ja tylko jedno mnie przekonuje, żebym się zgodził, ale tylko jedno i chyba odmówię jednak mimo wszystko. Mianowicie to, że on chce położyć duży nacisk na te motywy starożytne. I ten wywiad rzeka byłby takim swoistą popularyzacją antyku, filologii klasycznej, łaciny, języków starożytnych. Kiedy, proszę Państwa, przed wojną każdy absolwent gimnazjum klasycznego, które było elitarnym typem szkoły, lepiej znał łacinę niż teraz studenci kierunków uniwersyteckich, prawda? Kiedy znajomość łaciny była tym takim pieczęcią dla polskiego inteligenta. W tej chwili we Wrocławiu w moich czasach na 15 liceów 11 była łacina. W tej chwili na 30 liceów jest w jednym, dwóch, proszę Państwa. I to, jako popularyzacja antyku, jako gdybym mógł powiedzieć o mojej fascynacji łaciną, o jej pięknie i tak dalej, to mnie jedno tylko kusi, żeby tak, w takim wywiadzie Michał Haciński obiecał, że ten wątek będzie mocno eksponowany, prawda? Tylko to mnie skłania, bo ja oprócz tego nie lubię takich autobiografii, o czym miałbym pisać. Moje życie jest nieciekawe, jak Państwo widzą. No, co, wstaję facet do 5, piszę. Zakłada sobie kajdany na tak, piszę do godziny 10, potem idzie z psem na spacer. No, takie życie. Ani żadnych skandali, ani żadnych. Zresztą o wielu rzeczach bym też nie pisał, bo i po co, prawda? Także to było nudne strasznie, jak flaki z olejem. Także autobiografię nie, w życiu. A to przepraszam, tu chciałem się spytać, skoro pan jest miłośnikiem łaciny, co pan sądzi o tym, że niektóre kościoły robią specjalnie przy łacinie? No cieszy mnie to ogromnie. Tak? Oczywiście, to, że msza jest po łacinie, to jest wspaniałe, bo to świadczy o uniwersalizmie tego języka. Tak. Bo tak samo odprawiają msze na przykład i w Gwatemali, i w Stanach, i w Polsce i tak dalej. To jest ten uniwersalizm kościoła. To mi się bardzo podoba. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę Państwa. Ja pytanie, dlaczego pan jako miłośnik antyku, miłośnik języka łacińskiego, jako człowiek o takim, można powiedzieć, pruskim charakterze, tworzy powieści kryminalne, kryminały? A dlaczego nie? No tak. No to nie widzę sprzeczności, proszę pana. Jakoś mi to nie pasuje do pańskiej osoby i do pańskich zainteresowań, powiem tak. No a dlaczego panu nie pasuje? No to... Dziwi mnie ten akurat kurczę gatunek, który pan, można powiedzieć, uprawia. Proszę pana, to kiedyś było moje hobby. Mm-hmm.
czego to właściwie wynika? To znaczy, ludzie mają różne. Dlaczego nie pisze pan na przykład powieści historycznych? No bo z tego bym nie mógł żyć. No Graves na to uprzedził. Ja piszę dla pieniędzy. Ja piszę dla pieniędzy, a kryminal jest popularnym gatunkiem przecież. Czyli to względy jakieś koniunkturalne. Tak? Po pierwsze, a po drugie, to kiedyś było moje hobby. No, ludzie mają różne hobby. Znam listonosza, który po pracy gra w brydża. Znam dyrektora banku, który po pracy gra w zespole rockowym, zakłada kurtkę z ćwiekami i gra punk rocka, prawda? Znam takiego człowieka. No to a ja byłem kiedyś pracownikiem naukowym, który po pracy pisał kryminały. To było moje hobby. Ale to hobby tak się rozrosło, to znaczy to hobby przysporzyło mi pewnej popularności, zdobyłem czytelników, tak się rozrosło, że stało się moją, no, kiedyś drugim moim życiem. A potem musiałem zrezygnować z czegoś, albo pracować naukowo, albo być kryminałem, zrezygnować z pracy naukowej. Czyli ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. No pruski charakter to dobrze właśnie, jak ktoś ma, jak pan nazywa pruskim charakterem, znaczy, sądzę, że pan ma na myśli dyscyplinę, prawda? Bo to dyscyplina pomaga oczywiście. No, autor kryminałów pyta się mnie kiedyś, Olga Tokarczuk, jak to możliwe, że ty już znasz zakończenie powieści? Ja nie znam. Prawda? Ja mówię, no dobrze, ale ja piszę kryminały, ja nie piszę powieści psychologiczne jak ty, mówię do Olgi Tokarczuk, ja nie piszę powieści, w których impresja, chwila, wrażenie nagłe jakieś sprawia, że nagle piszesz o takim czy nie innym aspekcie ludzkiej egzystencji, nagle wchodzisz w jakieś krainy nieznane ludzkiego umysłu, prawda? To napiszę powieści psychologiczne, głębokie, a człowiek, który... Prosty, taki jak ja. On siada i robi plan, prawda? Robi plan i pisze. I w tym pomaga to, co pan nazywa pruskim charakterem, co mi się bardzo podoba. Mówi pan, że kolejna powieść jest o matematykach rzymskich, tak? Nie rzymskich, lwowskich. Lwowskich matematykach. Tak. Chciałbym się spytać teraz tak z ciekawości, jak się przewijał się ten motyw tej pańskiego zamiłowania do klasyki, do łaciny, do kryminału. Czy myślał pan o stworzeniu czegoś takiego jak na przykład Kod Merkury? Nawiązanie do klasyki i do kryminału, który by się działo współcześnie, a rządziłby się takimi właśnie jakby prawami? Nie, nie. Wie pan co, ja mam lat 44. Zamierzam do 60 napisać jeszcze 16 kryminałów. I żeby nie eksperymentować specjalnie, to one zawsze będą kryminałami retro. Od tego zacznijmy. I będzie to bohaterem albo Popielski, albo Mok, albo ktokolwiek inny. Czyli i wszystkie będą w tym samym stylu. A dopiero potem, jak już będę na pisarskiej emeryturze, wtedy będę wymyślał ewentualnie, właśnie robił to czy tamto. To, co pan mi teraz zasugerował, ten gatunek, o tym jeszcze nie myślałem. Natomiast myślałem o trzech rzeczach. O trzech powieściach, które chciałbym napisać już będąc na pisarskiej emeryturze. Pierwsza powieść to jest powieść historyczna, w której bym opisał ten wspaniały epizod z polskiej historii, kiedy postawiliśmy stopę na Kremlu. Kiedy zdobyliśmy Kreml, kiedy Żółkiewski wjechał na Kreml triumfalnie, rok 1612. Chciałbym to napisać, chciałbym to opisać. Druga rzecz to jest powieść czasów rzymskich. Ponury kryminał, ale osadzony w realiach rzymskich. Prawda, w starożytnym Rzymie. To jest druga rzecz. A trzecia to chciałbym napisać kiedyś powieść uniwersytecką. Powieść uniwersytecką, jest taki gatunek powieści uniwersyteckiej, o pracownikach naukowych, o ich wzajemnych relacjach, o tym, że jeden przed drugiemu podbiera, o doktorantów i takie różne, o różnych świństewkach, prawda, o romansach. Ja znam ten świat bardzo dobrze, pracowałem 15 lat na uczelni i chętnie bym coś takiego napisał. Wszyscy są zimni na uniwersytecie. Nie, może mnie starałem się napisać coś z przymrużeniem oka, ale wtedy to będzie właśnie eksperyment. A jak będę miał lat 60, to już będę miał ze sobą powiedzmy 20 powieści albo i więcej, to już nie będę bał eksperymentów. Wtedy będę mógł sobie eksperymentować już w tym momencie. Czy pan jeszcze na uczelni myśli pan o tym? Nie. Nie, raczej nie, chociaż przyznaję, że są chwile, kiedy jestem na. Kiedy mi tego brakuje właśnie. I przychodzę, odwiedzam moich kolegów, jestem zaprzyjaźniony z moimi kolegami z instytutu. Nieraz przychodzę na herbatę, rozmawiamy, prawda, i czuję zapach książek, prawda, siedzę u kolegi w gabinecie, wchodzi studentka, o coś tam pyta, prawda. To jest mój świat. To jest mój świat i tego świata mi brakuje. Rzeczywiście. No ale coś za coś. Tym bardziej, że jak odchodziłem, wie pani, z uczelni, na przykład, no to miałem taką sytuację, no, ostatni mój wykład. I nagle dziewczyna, studentka,
która zawsze była aktywna, zainteresowana tym, co mówię, chociaż to było mało takich ludzi, ponieważ ja uczyłem, proszę Państwa, mówiłem o zmianach spółgłosek, o zmianach samogłosek. To jest nudne, jak flaki z olejem, dlatego musiałem postawiać teatr. Czyli na przykład obniżałem głos, albo mówiłem donośnym nagle głosem, ale różnych sztuczek retorycznych, różne sztuczki retoryczne stosowałem, dzięki czemu uzyskałem przydomek ksiądz proboszcz. Tak mnie nazywano. Otóż proszę Państwa, kiedy odstawiałem taki teatr, jednak tam na 20-30 studentów, no tam 2-3 osoby były zainteresowane, powiedzmy, tym. I taka studentka na koniec, po ostatnim moim wykładzie, przyszła i mi podsunęła mi myśl, która mi odwróciła zupełnie pewną koncepcję związaną z teoretycznym ujęciem łacińskiej akcentuacji. I gdybym został na uczelni, to pewnie bym ją zaprosił do współpracy. Kto wie, czy by nie była moją doktorantką, prawda? Czy byśmy wspólnie tego tematu nie opracowali. A wtedy wiedziałem, że muszę porzucić, że odchodzę z uczelni i zostawiam tak inteligentny umysł jak ona, jak ta dziewczyna, która coś ciekawego wymyśliła, coś, co mogłaby kontynuować, coś, nad czym mogłaby pracować. Ja muszę odejść i ona może pójdzie w innym kierunku zupełnie, nie będzie tych moich badań kontynuowała. Po prostu czułem, że zamykam ze sobą pewien etap, a nikt już mnie nie naśladuje, już nie idzie moją drogą, bo ktoś się zajmuje gramatyką. Zajmował się mój mistrz nieżyjący już, profesor Herbert Myśliwiec. Ja poszedłem jego śladami, a ja nie zrobiłem kariery, nie zostałem profesorem, nie mam swoich uczniów. Trudno, pewna droga została zamknięta. Tego żałuję. A zostawił pan też uczelnię ze względów finansowych? Czy były jakieś inne motywy? Inne, przede wszystkim czasowe, wie pan? Czasowe. To nie miałem czasu po prostu. Oto wierzę na spotkanie autorskie. Powiedzmy. Czyli jednak pasja pisania i tworzenia wygrała z tą chęcią nauczania. Tak, wygrała. Wygrała i oczywiście względy finansowe też niebagatelną rolę odegrały przy podejmowaniu tej decyzji. Oczywiście. Ale rzecz w tym, że czasu było już niewiele. No proszę sobie wyobrazić, mamy spotkanie o 17. Wyjechałem, żeby się nie spóźnić, wyjechałem z Wrocławia o 14 do Państwa. Korki i tak dalej. Faktycznie przewidziałem, straszny był korek w Kobierzycach, znaczy w Bielanach, prawda? Coś niezwykłego, prawda? Otóż to nie zdążyłem, byłem o 4:30, w porządku, nigdy się nie spóźniam. Ale do rzeczy, wracając do Pańskiego pytania, gdybym miał zajęcia dzisiaj, co bym mógł zrobić, prawda? Mógłbym się zamienić z kolegą. Potem kolega by za mnie poprowadził zajęcia, a musiałbym potem oddać te zajęcia niejako. Problemy z salami, nie ma sali, nie ma gdzie prowadzić zajęć. No, masę kłopotów, masę problemów, takich dnia codziennego. No i a tutaj, no cóż, tutaj mam swobodę, uregulowane życie, od stycznia do lipca piszę, potem jeżdżę, wszystko od 5 do 10, wszystko gra. To jest mój świat, to lubię. Proszę bardzo. Nie, lubię słuchać muzyki. A ja słucham muzyki. Muzyki rockowej lat 70. zwłaszcza. Proszę nam coś opowiedzieć. Jakie zespoły pan lubi? Jakie zespoły? Najbardziej lubię taki zespół King Crimson. To jest mój ulubiony zespół. I w ogóle zespoły z tego nurtu, zwanego rockiem progresywnym, prawda? Ale to jest jedna strona. Drugi rodzaj zainteresowań muzycznych, czyli inny gatunek muzyki, to jest jazz, ale jazz taki, powiedzmy, w stylu Milesa Davisa, czy Terence'a Blancharda, trąbka, mój ulubiony instrument. A oprócz tego muzyka poważna, ale z muzyki poważnej wyłącznie muzyka barokowa. Muzyka barokowa i częściowo muzyka współczesna. Znaczy taki jest kompozytor estoński Arvo Pärt, którego bardzo chętnie słucham. Współczesny kompozytor jest taki kompozytor amerykański, znakomity, Philip Glass, autor muzyki filmowej. Tego też bardzo często słucham, tego muzyka. Czyli muzyka współczesna, powiedzmy taka symfoniczna i muzyka barokowa. Romantyczna i późniejsza absolutnie nie mogę tego słuchać. I pisząc słucha pan muzyki? Nie, jest absolutne skupienie, milczenie, cisza, tylko ta kanapka i kawa z tym. Proszę Państwa, jeżeli już nie mam pytań, no to bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Było mi ogromnie miło. Dziękuję uprzejmie i zapraszam Państwa. Jeżeli ktoś z Państwa ma książkę, to chętnie podpiszę. Ale ja na początku chciałem tutaj panu Marku przekazać rocznik Bielaski, Biblioteka Bielawiana. O, proszę. Ja powiem, że z tytułem... Pierwszy rocznik. Pierwszy rocznik. No, wspaniale. Ja powiem, że ten tytuł układany był w gronie kobiet oczywiście. I tak mi się skojarzyło, że łacinę kochają kobiety.
myślę, że z takim tytułem teraz z przyjemnością pan zajmie sobie do tego rocznika. Bardzo dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, mi było miło. Dziękuję państwu. A teraz będę podpisywać, tylko mam wróżbę, bo zapomniałem długopisu, musiałbym pójść na górę długopis, albo ktoś może mi z państwa tego życzyć. Długopis znajdzie się. Dziękuję bardzo. Dobrze, cieszę się bardzo, jadę. Miło mi. Gdzie to jest? No pewnie są. Dobrze i pani powiedziała. Dobrze i pani powiedziała, nawet nie jesteś szkodnik, to skrzymy tego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Thank you.